Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kino. Przed nami odcinek z Dust: An Elysian Tail. Słuchajcie, po pierwsze przerzuciłam się na pada, tak jak mi radziliście. Po drugie cieszę się, że seria została tak miło przyjęta. Po trzecie miał być dzisiaj Black and White, ale mam jakiś problem z odpaleniem, dlatego też lecimy dalej z Dustem. Muszę troszeczkę przyciszyć. Tak, ostatnio weszliśmy na... W sensie przeszliśmy przez górę i gdzieś tam w oddali zobaczyliśmy wioskę, do której mamy się udać. To też to dzisiaj zrobimy. Wibracja pada, level hard. Tu nic nie działamy. Czekajcie, odpalę sobie mapkę, dobra. Nie ma co, napierdziela tu niesamowicie. Level up. Spoko. Słuchajcie, dzisiaj się nie będziemy nie wiadomo jak z levelem rozkręcać, gdyż dlatego już ponieważ. Dalej nie możemy upitolić. Mamy 2 treasure keje. No spoko. A wiecie co, skoro tam dalej na dół jest przejście, zobaczmy czy gdzieś się tutaj nie da iść. Do góry jeszcze, bo... Aha, to była ta miejscówka, tu się nie dało iść. Dobra. Dzisiaj będzie jakiś taki niedługi odcinek ze względu na to, że właśnie gotuję obiad i mam się udać do mojej siostry. Niedawno wróciłam z miasta. Nie no, miażdży to dupa, ewidentnie. Ja się dalej będę jarać tą grą, bo... No bo jest mega, no. Okej. No powiedz, że tu bliżej. Dobra, a my idziemy po kolejną umiejętność. Co nam da w dół i o. Nie do końca to ogarniam, ale spoko. Porozwalajmy sobie troszeczkę. Bo dlaczegoż by nie? Ale pad wibrze, dobrze jest. Lubię jak pad wibrze. Takie fajne uczucie w dłoni. Dobra, nevermind. Ja nie wiedziałam, że się tak mogę przemieszczać. Nope. Ta gra po prostu z każdą minutą zaskakuje mnie bardziej. Aha, to jest tylko kluczyk. Tu mamy już 3 kluczyki. O. Nie, jeszcze na moment. Tutaj nic nie ma. Nie ma, no to na dół. Mama nam sugeruje, że gdzieś tutaj jest... Jest treasure, w sensie skarb jest. sumie tu też ktoś nam... No właśnie, jak tutaj będzie... Dobra. No nic, jak się tego nie da rozwalić. Niektórzy twierdzili, że gra jest za bardzo przegadana, tym, którym się gra nie podobała. Powiem wam szczerze, że podoba mi się to, że właśnie w grze jest sporo dialogów. To jest taki klimat tego, no taki typ gry, tak? Come on. Dobra. Wygląda jak krowa w kapturze, no. W sumie to facet, więc to chyba byk, nie? Okej. O, możemy sobie kupić... To kupmy sobie. Kupmy sobie. O, ringosy też możemy kupić. W ogóle powiedzcie mi, czy ja mam oszczędzać tutaj z kasą, czy też nie. Teleport stąd. Miałem 400 golda. Dobra. Na razie to tyle, wychodzimy B. Dawaj. Should you find a blacksmith and the necessary materials, they may be able to craft. I can offer you materials as well, though I'm not entirely sure what materials this land deems available. I am not from around here. Once you've sold me, I'll be able to restock my store with it. As for your reward, he'll buy them at a high price. Te dialogi są zajebiste. Friend, okej. Dobra. Enchant. So village. A mam w ogóle 2. Nope, okej. Armor. No spoko, chyba coś tam powoli zaczynam ogarniać. Tu jest na górę przejście, więc idziemy tu na dół. Co mam sobie zrobić? Szczerze nie ogarniam. Może jeszcze raz nam rzucą typa. Wiecie co, nie mam pomysłu, jak wy macie pomysł, to chętnie was pod tym względem wysłucham, tu się zawsze możemy wrócić. Chyba. Co gdzie wybuchło? Wiecie co? Naprawdę tego nie ogarniam. Co my tutaj będziemy mieć? Coś tu pikak miał wybuchnąć, tylko co? Tam coś dalej. Nie mam czegoś, co wybucha. Tak jest mapa. Wiecie co, zobaczymy się za momencik, jak ja to sobie tutaj rozwiążę, także cięcie. Dobra, słuchajcie, kombinowałam i w sumie całkiem przez przypadek wpadłam na to. Tak, my ze sobą możemy ciągnąć to. I to wysadza. Mamy kolejny kluczyk. Zasejwowało nam grę. Więc ciśniemy sobie dalej. Tutaj gdzieś mamy ukryty skarb. Dobra. Kolejni tutaj przeze mnie wykańczani. No i teraz pytanie, czy my tu mamy iść górą, czy dołem? Aha, górą. Olejmy na razie tych panów, idziemy z naszą bombą na dół, bo jest jakaś szansa, że jest tam ukryty skarb. Chodź. A, bo tu masz czasówkę. Ty chodź tu. Gdzie ona jest? Wysadziłem fucking shit. Dobra, to jeszcze raz. O. Okej. Mhm. Ile mam? Chyba tyle mamy. Ile mamy klucza? 3. 3 akurat. O, potrzeba mi 4. Holy shit. Czekajcie. Fuck. Chodź. Dobra, na razie tego nie otworzymy, no. A szkoda. Ale tutaj na pewno będę chciała wrócić. W ogóle fajna sprawa, że jak jest gdzieś ciemniej, to ma tą taką świecącą otoczkę wokół siebie. Fajnie, miło i przyjemnie. Powiem szczerze, jestem bardzo ciekawa, jak ta seria potoczy się dalej. W sensie, co jeszcze z naszym bohaterem się wydarzy. Czy skończy się na dojściu do wioski, czy... Czy może coś innego? No, zobaczymy. Okej. Okay. Aha, czyli możemy się też wspinać. Albo i nie? Okej. I don't know. I just can't get a good enough grip. Aw, you're just trying to show off. Oh, that's sweet. Don't worry about it. I'm sure there's a way to get up there. We'll just come back. Aha, czyli kolejny raz będziemy mieć jakąś umiejętność, która nam pozwoli się tam dostać, ale po prostu nie mamy jej jeszcze teraz. Fajnie jest wiedzieć, że do tych lokacji będzie się wracać. O Boże, znowu chciałam przeatakować sarenkę. O, jakieś płotki. Mhm. Nie, ta wróżko... Their persistence, I'll give them that. Much as I pity this corrupted beast, now might be a good time to demonstrate the parry technique. Allow it to strike. Aha. Hey, you dazed it! Attack and hold the button at the moment of the enemy strike, and you will parry their attack. Timing is crucial, and as you can see now. Dobra, coś tam będziemy ogarnąć. Ciśniemy dalej, dajcie mi jakiś kluczyk. Nie, ten po prostu... Fidget jest zajebista. Hello. Me there. Don't get many travelers this far out of town. Sorry about that. It's nice to finally meet a friendly face. No nie jest, może nie być taka friendly, może to wiesz. Jest kanibal, morderca, chomik w kimono. To na pewno jest morderczy chomik w kimono. What do you mean? The monster attacks down there have been getting worse. Right before you showed up, I'd swear I heard somebody. She's right there. I can hear somebody calling for help further down the path. Let's get going. Yes, please hurry. Dobra, będziemy hurry i be careful. Zobaczcie, dalej jest klucz. Dajcie mi klucz, picza. Czemu ten królik rucha drugiego królika? No, różnią się jak królik... Dobra. Nie chcę na to patrzeć. Co ty mu tam robi? What the fuck? Nope. Nope. widzę, co jakby tak... Mam pewien chytry plan. Okej. Easy peasy. Co? A ty się tu ciesz, biedny człowieczku. Dobra. Za dużo to ich to nie bije, no to trzeba przyznać. Po raz pierwszy mi jakoś tak porządnie HP zeszło. Yeah. Well done, Dust. You have proven yourself a worthy swordsmaster and none too. Okay. They weren't so tough. I could probably take on another. Oh. What happened here? Jak zwykle, ty nic nie wiesz, ty się bzy... Co ja ci robię od tyłu? Przecież to ty jesteś facetem. U królików jest inaczej? Mhm. Okej. Hej, who are you calling weak? O! Właśnie odkryłam, jak się leczyć. Ale dobra, zapisujemy i na tym kończymy dzisiejszy odcinek, bo muszę odciąć ziemniaki. Także dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem ciekawa, co się wydarzy dalej, jestem ciekawa, co wyjdzie z klatki. Dalej czekam na wasze rady odnośnie gry. I to tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!